Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym odcinku Mafii 2 Definitive Edition. Wiecie, że jesteśmy totalnie... No w bardzo niemiłym, śmierdzącym i ciemnym miejscu, jeżeli chodzi o nasze poczynania. Zaczęliśmy się bawić w handel nielegalnymi rzeczami, potem zabili nam kumpla, potem co, kumpel okazał się być potencjalnym kretem, potem jeden nas nie lubi, mamy u niego dług, drugi nas nie lubi, też mamy u niego dług. Generalnie mamy przewalone. Dlatego cóż mi pozostaje, jak nie założyć moją skórzaną kurtałę, tylko że w jakimś ciekawszym kolorze, o nawet nie mogę. Kombinezon wyścigowy, zestaw ryzykant, renegat, ty, a może czerwona marynarka i koszula, jak to będzie wyglądało? Kurde, dziwnie, tak niewitowo. Dajcie mi, kurna, tutaj marynarka i okulary, to jest look, którym się chyba najbardziej podoba. Lecimy na biało dzisiaj, wychodzimy i idziemy się spotkać z Joe'em, który przyjechał dla nas, ponieważ ma dla nas jakąś robotę od Ediego, za którą możemy dużo zarobić. Dlatego zostawcie lajkę, jeżeli lubicie serię, a ja działam. Hey, what's with the fancy wheels? Eddie gave it to us just for this job. Nice, huh? You drive. My head's still pounding from last night. We're going to Greenfield. Guess you hit the sauce pretty hard too, huh? Yeah, I couldn't sleep either. Nothing a bottle of scotch couldn't fix, though. Moja Ewelinka lepiej wygląda. Co to w ogóle ma być za samochód? Co to jest? Smith Thunderbolt. No nazwa niby niezła, ale chyba tylko nazwę ma dobrą. Nie wierzysz, bo on performance'owo miał być jakiś niesamowity. Nie widzę, żeby cokolwiek wystawało z przedniej maski, więc jest słabiutko. We're just gonna drive there, pop some guy, and drive away. Should be a piece of cake. Why? Eddie said it's a favor for some family from another city. Unfinished business. He gave me this envelope with all the instructions. Said it's gotta be clean, and it's gotta be done today. Oh, yeah. Why doesn't the other family just do it themselves? Eddie said they've been looking for this guy for a while, and they just found him. They're afraid that if it ain't done right away, the guy's gonna disappear again. Here, here's a picture of him. What'd this guy do? Says here he ratted his family out to the feds. Guy's got it coming to him now. Oh, yeah. If he cooperated with the feds, that means he was under protection, right? What if he still is? Even if he is, we're getting paid a few grand for the job. So it's more than worth the risk. If you say so. My jedziemy zabić Tomiego. Nawet chyba ten pierdolony samochód się zgadza. Oh, yeah. All right. Says here they want us to give him a message before we do it. Here, here it is. Okay, got it. Jezus Maria, hey, yeah. Not a word about yesterday. We was never there. Last chink we saw was delivering egg foo young. You get it? Yeah, what do you think I am? Some kind of retard? Jury's still out on that one, pal. Just making sure you don't slip up. Dokąd my w ogóle jedziemy? Tutaj autentycznie chcecie mi powiedzieć, że niedaleko mojego domu, w którym mieszkałem, jednocześnie też mieszka Tommy Angelo, stary Tommy Angelo? No jak nic, to jest ten samochód i to jest ta ekipa. I my kurwa jedziemy odstrzelić Tommy'ego Angelo. Wszystko się tutaj zgadza. I my podjęliśmy się tej roboty dlatego, że sami siebie wychujaliśmy jak małe dzieci i potrzebujemy po prostu hajsu? To jest jedyny powód? Dlatego, o nie, dlatego ginie Tommy Angelo, znaczy... Ginie dlatego, że ostatecznie w końcu go znaleźli po tym, jak go długo szukali i on się ukrywał tyle lat. Ale z drugiej strony, my wykonujemy tą robotę, bo potrzebują kogoś, kto ją po prostu zrobi, a nam się kończą pieniądze. Co za bullshit. O nie. Jeżeli ma być tutaj w tej grze jakiś moment, w którym w którym jako gracz czuję się źle z tym, co robię, to chyba to jest dokładnie ten moment. Jesus fucking Christ, to jest absolutnie to. Nie, Tommy! No nie będzie wyglądał tak dobrze, jak wyglądał w remake'u Mafii, ale no też sobie z raszaczem tutaj traktuje swoją trawę i krzaki. Spokojnie sobie żyje, moje ubranie się tylko nie zgadza, bo się nie ubrałem okazyjnie pod ten moment, ale o. No zaraz po przejściu Mafii 2 to boli, bo zdecydowanie jestem po stronie tutaj Tommy'ego z tym wszystkim. Yes? Mr. Salieri sends his regards. I takim sposobem... Ponownie zobaczyliśmy, jak umiera Tommy. Fantastycznie. Teraz tylko jego rodzina się jeszcze nie zmieściała. Jezus Maria, ale tego to wcześniej nie widziałem. Okej, spieprzamy w takim razie teraz. Momentalnie wyczaili to morderstwo. Jesus. Ten od razu zaczyna napierdalać prosto w każdego policjanta, jakiego widzi. Super, słuchaj Joey, nie polepszasz trochę naszej sytuacji, wiesz?
He's famous for conveniently leaving out little details like that. Maybe he didn't know. Don't matter now. We gotta lose him. Wiecie co? Wydaje mi się, że to takie troszeczkę aż zbyt podejrzane się wydaje być. Jak łatwo tak naprawdę... Tutaj, tutaj, kurwa, garaż. Warsztat! Kurwa, aha, nie mogę, nie pozwoli mi, co? Gangsterzy chcą się dorwać... O Boże, ała! Ja chciałem tylko przemalować samochód, żeby mnie już nie ścigali! Miałem zaznaczone, że ten samochód jest poszukiwany i mam przejebane przez to. Dlatego chciałem go zmienić, ale no nie pozwoliło mi. Muszę blokować policję, która jest tutaj zaraz za mną. Tak, wiem, mamy morderstwo, ściga mnie policja, ścigają mnie federalni, przejebane. Dobra. A ja oglądając to, co się działo w Mafii 1 na samym końcu, miałem wrażenie, że kurwa, oni tak troszeczkę na luzie zabili, odjechali i tyle i gotowe. Ewidentnie nie do końca. Pieprzona maska blokuje mi normalnie widok cały. Teraz wyjeżdżam tak, jak wyjeżdżałem zawsze z domu od tutaj Vito, póki jeszcze miał swoją willę Vito. Villa Calzone, czy jak to się tam nazywało. Ale nie, dobra. To jest Vito Scaletta, to była Villa Scaletta. Vito Scaletta, Villa Scaletta, piękny system nazw. No dobra, okej. Aha, już masz ten hajs, co? Zawieź Joe'ego do Kingston. No ten samochód jest poszukiwany i my jesteśmy poszukiwani. Wydaje mi się, że dobrze by było się przesiąść w coś innego. Ponieważ wiecie, o ile mogą nas tutaj wyczaić, jak wiecie, dobra, przytrzymaj, żeby otworzyć zamek. Chyba mam na to czas. Wolę być w samochodzie, który nie jest poszukiwany, ponieważ jest mniejsza szansa, że zaczną nas na powrót ścigać, ponieważ, wiecie, musielibyśmy się przebrać, żeby naszych osób już nie ścigali. Ale póki jesteśmy w innym samochodzie, to przejeżdżając obok policjantów, nie damy rady się już ukazać im na tyle długo, żeby mogli nas zacząć z powrotem ścigać. Więc z dwojga złego zawsze wolę zmienić samochód niż się przebierać, ponieważ przebieranie o troszeczkę więcej czasu zajmuje i nie jest aż tak konieczne jak zmiana samochodu. No przecież jadę jak mi kurwa Bóg nakazał, chłopie! Obserwuj, co się dzieje na drodze. Walnąłem w kogoś? Nie! Właściwie to prawdopodobnie był najlepszy zakręt, jaki wziąłem w tej grze. Ty kompletnie nie doceniasz tego, jak ja się teraz staram, żeby nas nie zabić znowu. Z powodu nadmiernej prędkości. Zdążyłem wyłączyć radio, zanim zaczęła grać muzyka, tak więc... Idzie mi nieźle dzisiaj. A jakiś biedak wyjdzie z tamtego budynku i będzie smutny, bo jego samochód zniknął. Ale będzie mógł sobie wziąć w sumie ten, który stoi tam obok. Tak, tak. O, świetnie! Momentalnie nas zauważyli! Co za kurwa bullshit, ale dobra. Rozpędziłem się jak pojebany, więc wydaje mi się, że dam radę... O, nie! Ja pierdolę, dobra. Nie zdążyłem już obrócić w żaden sposób, żeby powstrzymać tę stłuczkę. Ale dobra, żyjemy. I oczywiście samochód z powrotem jest poszukiwany przez policję. I jeszcze kurwa... No, nie, ten będzie do mnie strzelał. Dokąd my jedziemy? Czy my zdążymy w ogóle tam dojechać? Czy ja powinienem się znowu zatrzymać? Nie, bo oni do mnie teraz strzelają, od razu jak mnie widzą. Jak się zatrzymam, to tylko będą do mnie napierdalać i jeszcze mnie zabiją. To już nie jest sytuacja, w której będziemy tylko aresztowani. By mnie zobaczyli z powrotem, co za bullshit, to auto jedzie jak gówno. No i tyle było. Tyle było z mojej kradzieży kolejnego samochodu. Ale troszeczkę nie miałem tam co ze sobą zrobić tak naprawdę. Oni momentalnie mnie rozpoznali, zauważyli i nawet nie miałem okazji, żeby jakkolwiek obok nich na szybkości przejechać. Muszę ich zgubić najpierw, jeżeli chcę cokolwiek tutaj móc zrobić. Oni są cały czas na tyle blisko, że jestem w dupie i nie dam rady ich zgubić. To auto jeszcze kurwa jedzie teraz takim ślimaczym tempem, że ja nie mam szans im uciec. O, jeszcze zabiłem człowieka właśnie, potrącając go. Super! Dobrze idzie, naprawdę. Jestem ostoją tego miasta. Podporą wręcz. Co oni beze mnie zrobią? W miarę mi się trochę ich udało zgubić. Czy jak ja się tutaj zatrzymam, to będzie okej? Okay? Pewnie... O, udało się! Klepnęło mnie. Nie musiałem do końca gubić tej policji. Jestem totalnie wanted z każdej strony. Muszę się przebrać, przemalować samochód, wszystko zrobić. Pójdź do Dereka, dowiedz się, czy ma dla ciebie jakąś robotę. Aha, czyli tak po prostu zabiliśmy człowieka. Zabiliśmy Tomiego Angelo, mojego ukochanego Tomiego Angelo. I teraz jedyne co robimy, to jedziemy szukać kolejnej roboty. Jezus Maria, co za znieczulica. No jestem poszukiwany. Gdzie jest najbliższy sklep z ciuchami? Stosunkowo niedaleko, ale wydaje mi się, że mogę mieć problem z dostaniem się tam wystarczająco szybko. Tak. Otwórzmy zamek tymi. To myślę będzie najlepszy sposób. Może uda mi się przebrać faktycznie, żeby nie być już poszukiwanym w ogóle, ponieważ to jest naprawdę niewygodna sytuacja. Chciałbym móc dojechać do Dereka w spokoju. I przy okazji, skoro już tak będę jechał do doków, to mogę tak naprawdę sprzedać ten samochód.
Tak, od razu tutaj jedźmy na prawo. Może ci policjanci tutaj mnie nie poznają do końca, mimo iż są zaraz na tym skrzyżowaniu. Ja dla bezpieczeństwa pojadę na jedno skrzyżowanie dalej i tam sobie zawinę. Będzie chyba najbezpieczniej. Tutaj, czy tutaj da się przejechać? Oczywiście, że się da. W ten sposób. Hehehe. Zajebiście, dobra. To już wiem, czemu tamte pachołki były ustawione. Pewnie nie każdy ma tak duży skill wprowadzając samochodu jak ja i po prostu zjeżdżając tam umierali. Proszę, nie rozpoznaj mnie. Okej, dobra, zdążyłem. Kolejny. O, sukces. Dobra, szybko do sklepu z suchami. Wysiadam. O, pieprzona muzyka, zapomniałem. God damn it. Dobra, otwórz drzwi, otwórz drzwi. Nie chcę rabować tego sklepu, bo przyszedłem tutaj zgubić. Dobra, jebać to, biorę jakąś taką łososiową koszulę, nieważne. Oj, proszę, teraz wyglądam jak nowobogacki syn jakiegoś milionera, który po prostu ciągle ciągnie pieniądze od ojca i tyle. Nic więcej ze swoim życiem nie zrobi. Dobra, Smith Mainline to jest auto, które się będziemy teraz wozić. Pojedziemy do Dereka i może nawet uda nam się to auto u niego sprzedać, żeby zarobić jakiekolwiek pieniądze. Chociaż w tym celu to lepiej by było coś takiego fajniejszego podwędzić, ale może na razie nie będę się na tym skupił. Jak zobaczę coś fajnego, to spróbuję, bo jednak jeżeli mam jakieś pieniądze zarobić i do czegokolwiek mi się te pieniądze przydadzą, no to wolę zapolować na jakieś lepsze autko niż pierwsze, lepsze jakieś takie lambadziarskie gówno będę mu zawoził, bo to jest... Chyba nie jest wiele warte ten samochód. A i w ogóle napisaliście mi też w komentarzach, że jak się sprzedaje samochody... O nie! Słyszeliście ją? O Boże! Też tak reagujecie, jak was ktoś potrąci samochodem? Mam nadzieję, bo to jedyna prawidłowa reakcja. Mafia 2 wam to właśnie pokazała. Strasznie daleko swoją drogą mamy do doków, ale dobra, bo nie dokończyłem. O kurwa, naprawdę milimetry. Nikt nie widział. Na pewno nie ta policja, która tutaj jest. Na złomowisku za samochody płacą nam tyle, ile te samochody ważą. Nie ma tam większego znaczenia, jak tak naprawdę... wartościowy jest wóz, który tam gnieciemy, co by w sumie miało sens, biorąc pod uwagę, że my tam te samochody sprzedajemy tak naprawdę na złom, są zgniatane, więc dlaczego ich wartość miałaby mieć... O kurwa, to była policja, ale okej, okay, puścili mi to płazem, najwyraźniej sympatycznie z twarzy mi się patrzy, więc wiecie, no jak gnieciecie auto na kawałeczki, to nie ma już większego znaczenia tak naprawdę, czy to jest Lamborghini, czy to jest Polonez. Jedno i drugie ostatecznie będzie potencjalnie ważyło podobnie. Znaczy, no wiadomo, niektóre samochody są cięższe, niektóre są lżejsze. Nie wiem, jak tam stoją te super samochody. Ale chyba raczej tylko Derek tutaj patrzy tak naprawdę na jakość samochodu, którą mu dostarczamy. Bo on to jednak te samochody sprzedaje. Nie zgniata, tylko wrzuca na swój statek i pewnie jakoś na eksport wywozi i spyla gdzieś. Tak więc u niego można się postarać, żeby właśnie dowieść coś dobrego. Ale to już nawet o tym nie myślę za bardzo teraz. Jadę zapytać się go, czy ma jakąś robotę. Obstawiam, że coś będzie miał. Jak w ogóle moja dola wygląda? 3400 mam. Czyli 3000 dolarów dostałem. Jeżeli Joey podzieli to po połowie, dostaliśmy 6 kawałków za załatwienie Tomiego. Tyle było warte jego życie. Życie człowieka, który... A zresztą, wszyscy oglądaliście pewnie Mafię 1 u mnie. Wiecie, jak to było. Dla mnie śmierć Tomiego była naprawdę tragiczną sytuacją. Wolałbym, żeby tak nie było. Jakby Vito też trochę na śmierć nie zasługuje, ale jeżeli już miałbym powiedzieć, to zdecydowanie bardziej zasługuje niż Tommy. Troszeczkę tutaj różnią się mocno jakby przywiązaniem do innych zestawów reguł, według których żyją. Wiecie, o co chodzi? Vito, mam wrażenie, jest gotowe na wszystko. Ale tutaj jakiś fajny samochodzik jest, kolego. Czy ty chciałbyś mi go odstąpić? Bo tego to jak sprzedam, to zarobię chyba jakieś hajsiwo. Wie pan tego kabrioleta mnie tutaj, dawaj. Sympatycznie wygląda. Wysiadaj z samochodu, kurwa. Proszę, wrzucam go prosto w tamto auto. Wsiadam do tego i lecimy. Nie mam zamiaru cię krzywdzić. Podpierdalam ci tylko samochód. Zmieszczę się tutaj? Nie jestem pewien, chyba tak. Delta Radio. I jedziemy, proszę. Nie, właśnie wyłącz radio, a nie Delta Radio. I takim sposobem od razu udało mi się skombinować tutaj coś fajnego. Czekajcie, nie chcę do tego znacznika jechać. Tutaj gdzieś było to miejsce, gdzie mogę chyba sprzedać Derekowi samochód? Tutaj gdzieś się znajdowało. Ha, ale ono zniknęło! A może on w ogóle będzie miał dla nas robotę polegającą na kradnięciu jakichś samochodów dla niego? W sumie nie zdziwiłbym się. On ciągle na takim biznesie leci. Gdzieś tutaj się parkowało tymi autami. To jedno auto tutaj przywiozłem, ale w tej chwili go tutaj w ogóle nie widzę, więc... Dobra, chodźmy do niego. Zapytajmy się go. On pracuje dla Vinci'ego, a Vinci... Żyje? Chyba jeszcze żyje.
Ten mnie lubi przynajmniej. W odróżnieniu od wielu innych osób w tym mieście. Frank's organizing a sit down with the other bosses and he took almost all my guys' bodyguards. So I don't have nobody around to handle this here job for me. Derek, these guys still don't want to work. What? Znowu mam klepać stoczniowców? Hey. Shit. Well, Vito, that other thing will have to wait. Can you help us out here with this first? What's happening? Well, this deadbeat didn't come to work for a whole week, pretending he was sick. Total bullshit. So I fired his ass. Anyway, some of his buddies are upset, and they're threatening to strike. All I gotta do is show up with a few guys who look like they mean business. That'll scare them, and they'll forget all about it. I give you $1,000. Are you in? All right. I ain't gonna say no to that kind of money. All right. All you need to do is stand behind me and look tough, right, Steve? We'll see. Dostawałem połowę tego za dwa razy trudniejsze roboty do tej pory, tak więc muszę przyznać, nie jest źle. Mamy tylko pomachać brońmi przed jakąś grupą buntujących się stoczniowców? Brzmi raczej łatwo. Będziemy gdzieś jechać, czy może to tutaj będzie miało miejsce? Chyba tutaj. Dobra, panowie, co robimy? These fucking guys really think who the fuck they are. O Jezus Maria. Tutaj chłopaki z Ferajny, naprawdę ekipa się tutaj zebrała potężna. 3, 4, 10. How the fuck should I know? Does it matter? Oh, no, it's just what are we gonna do to them? All depends on how the labor negotiations go. Just let me do all the talking. I don't need you just opening your mouths and proving how stonages are. Derek, a mógłbyś troszeczkę milszy być, kurwa? Ja wiem, że to ty płacisz mi, ale bez przesady, szanujmy się. Widzieliście tego gościa, zanim nie miał źreniec. Popatrzcie na tego typa z tyłu, ciemnoskórego. I don't want to hear another word about that fucking deadbeat. Who you calling a deadbeat? A crate fell on the poor guy while he was working. For you, broke both his damn hands. Well, that's his fucking problem, not mine. And I suggest you get back to work before somebody else's hands get broken. You goddamn bastard! Uch. Cholera, jasna. Coś czuję, że Derek może nie wyjść z tego żywo, jak oni się zdenerwują. Mam nadzieję, że on nie odstrzeli dziadzia. You look just like him. But what are you doing working for this bastard? After what he did to your old man? Shut your fucking mouth. Ooh, right now. O Boże, zaraz wszystkich będziemy musieli wymordować. O tego to się nie spodziewałem. That bastard killed your father, Vito. What? Hey, just trying to get under your skin. Derek? Hey, stop pointing that gun at me. Why don't you ask him how your dad drowned that night? O kurwa, a ten szaman czarnoskóry za nim to jeszcze tylko podkręca atmosferę. Stop pointing that thing at me. What the hell happened with my father, Derek? You nuts or what? Who are you gonna trust, me or these now unemployed losers? We known each other for a long time, Vito. Think of all the things. You all wet, Steve. You dive in and try to save him? Because he wouldn't stay underwater. Come on, shut! Vito, you swore an oath. I was there. A loyalty to the family is greater than to our own families. Tell that to my mother. Should I kill him? No, not here. We'll settle things with him later. You disappoint me, Vito. You really do. Ty to zbieramy ekipę stoczniowców i ich rozjebiemy. Cholera, no gdybym teraz go odstrzelił, to bym miał przejebane, ale zdecydowanie mam zarezerwowaną dla niego kulkę. Time to teach that fat fuck a lesson. Vinny, where'd you get that? Doesn't matter. O kurwa, to się robi. To się robi interesująco. Now let's teach that fat fuck a lesson. Dobra, wydaje mi się, że mam tutaj lepsze bronie do walki z nimi. Okej. Moje ratatata było, muszę przyznać, całkiem skuteczne. Gdzie mój kurwa magnum? Boom! Just like your old man. Okej, no to w takim razie
Przyzna Vanko Max tutaj ma miejsce. Kurwa, gdzie oni tam wbiegiwują? Ten Magnum to jest praktycznie snajperka. Jakby miał na tym kurwa celownik snajperski, to ja bym tutaj takie obrażenia zrobił. Widzicie, jak daleko ja tym gównem strzelam? Nieprawdopodobne to jest trochę. No gdzie jesteście? Czy wszyscy ci stoczniowcy kurwa nie żyją naprawdę? Czy oni wszyscy tutaj zdążyli poumierać? Boom! O cholera jasna, to jednak nie trafiło. Dobra, przyładuj Vito. Mamy całkiem sporo amunicji do tego gówna, damy radę. Nie wiem, gdzie jest moja ekipa, muszę się... Totalnie z wami szczery będę, nie mam zielonego pojęcia, gdzie oni są. Coś tutaj jeszcze mogę podnieść, jakiś pistolet. Ale czy ja chcę podnosić każdy jeden kurwa pistolet, jaki się tutaj znajduje? Chyba nie! Dobra, czekajcie, mamy tutaj jeszcze jakiś gnojów do załatwienia. Boom! Boom! O kurwa. Shotgunem mnie tak bardzo dojebał z tak daleka. Ja cię tam widzę. Trafię. Cholera jasna, chyba nie dam rady go tak trafić, ale... No celownik jest czerwony. Jest! No prześlizgnąłem się normalnie. Jak polskie ustawy przez kurwa senat, no. Ukradkiem. I nikt nie wiedział. Dobra, tutaj jeszcze ktoś się znajduje. Ja muszę zabić i tego jego jebanego kolegę, który ciągle tylko mówił: okej, boss, okej, boss. Zdychaj, kurwa, pocisk w łysinę. Jedyne, na co zasługujesz. Nie będzie żadnego, kurwa, sprzedawania więcej samochodów Derekowi. Gdzie jesteś, grubasie, spaślaku jeden? Pokaż się. Co, czaisz się na mnie? Ale cię rozpierdolę Magnumem. You feeling lucky, punk? Gdzie jesteś? Och kurwa, chodź. Ojej, kolegów masz. Zaraz nie będziesz miał. Ojej, jej, jej, jeszcze mołotowy lecą. Kurwe syny. Nie mam gdzie się chować nawet. Zaraz mi tutaj wszystko porozwalają. No gdzie jesteś, kurwa. Ojej, a ten jak mi tutaj wleci, to będzie gorzej. Ała. Dobra, ten zaraz będzie nie żył. Chowam się za tym, tutaj jestem chyba trochę bezpieczniejszy. Tam jeszcze jakiś typ po mnie idzie. Ale już nie. Na pewno? Jesteś taki przekonany tego, że tu zginę? O, dostałeś z Magnuma. Co oznacza, że jesteś jeden pocisk od śmierci. Boom! To nie był kurwa on. Odjebany prosto w głowę. Mi się idealnie ustawił, ten jeszcze w jajca dostał. Then I find out I'm following in his footsteps. Znikaj, ogniu. It's good to finally know the truth, though. Derek's death also helped me resolve another problem. Przeszukaj biuro Dereka. Co tam, spaślaku? Masz coś jeszcze do powiedzenia? Zostałeś odjebany moją standardową taktyką dwóch strzałów. Pierwszy byle gdzie, a drugi fartem w głowę. Zarób 27,5 tysiąca dla Bruno. To jest mój cel misji w tej chwili, tak? Dobra, ale mam też przeszukać biuro Dereka, tak więc zobaczmy. Może będę miał tutaj jakieś pojebane ilości pieniędzy, na przykład w jego szufladach. W końcu go zamordowaliśmy. Tutaj naprawdę coś interesującego może być. Weź pieniądze, 22 tysiące tutaj leżały i pół. No i zajebiście. Szkoda, że musimy to wydać na spłacenie jakichś frajerów. No ale dobra, jakieś jeszcze pieniądze mi są tutaj potrzebne. Czy coś tutaj jeszcze znajdę, a tego po prostu nie widzę? Posprawdzajmy tutaj. Dużo amunicji do Magnuma mi już nie zostało, ale nieważne. Każdy, kogo musiałem wysnajpić, został teraz wysnajpiony. Niestety mam wrażenie, że ci wszyscy stoczniowcy to już tutaj w pizdu w ogóle nie żyją. Jak ja mam zarobić resztę tych pieniędzy? To jest autentycznie mój cel misji w tej chwili. Nie mam co więcej do roboty. What about the cops? Yeah, they might be a problem, but anyone who saw us swear we did it in self-defense. You were never here. All right. Good luck then. Jesus, Mary and Joseph. God help you all. O cóż, nie powiem. Nie skończyło się to tak, jak się spodziewałem. Przyszedłem tutaj poszukać roboty, a skończyło się na tym, że generalnie... Kurwa, zabiłem typa. No dobra, mamy tutaj złomowisko i potencjalnie też jakieś sklepy do obrobienia, żeby zarobić pieniądze. Ja bym spróbował może jakiś sklep obrobić. Nie udało mi się tego jeszcze wcześniej nigdy uczynić, a muszę jeszcze trochę kasy zarobić. Zastanawiam się, ile tak naprawdę zarobię, obrabiając taki sklep. Może uda mi się to zrobić, zanim tak naprawdę jakakolwiek policja tutaj przyjedzie. Nie wiem, jak jest ze sklepami z bronią, ale wejdźmy. Ja sobie zaraz tutaj już przygotuję. Otwórz drzwi, żeby było, wiecie, sympatycznie, na dobry początek. Jakaś tam policja jedzie, ale to u góry. Dobra, jak się kurwa obrabia? O Jezus Maria, dobra, gościu chciał się momentalnie bronić, dlatego jedyne, co im pozostaje, chyba to użyj telefonu. Nie, obrabuj kasę, zmień stację, wąs tym, $540. Nie chcę do nikogo dzwonić, o chuj chodzi.
Mogę podjebać te bronie, które tutaj są? Tak, Magnum, amunicja. Dobra, policja jeszcze tutaj przychodzi. Siema! Spierdalam! Spierdalam! Nie ma mnie już tutaj, proszę, nie zdąż mnie zabić. Dobra, jestem teraz mocno poszukiwany niestety. Gdybym to, obstawiam, szybciej zrobił, dałbym radę stąd odjechać, zanim ktokolwiek by się tak naprawdę zorientował, co ja tutaj odpierdalam, ale dobra, nieważne. Mamy kolejny sklep z bronią, który mogę obrobić. Pytanie, czy... Kurwa mać, no oczywiście. Ty, ale nie mam poszukiwanego samochodu, ani sam nie jestem poszukiwany. Ty, no to Bangalerio w takim razie. Jest okej. Okay. Jak tam mój stan pieniężny? 26. To jeszcze dwa sklepy muszę obrobić i... Dwa? Tak, wydaje mi się, że około dwóch sklepów muszę obrobić i będzie git. Aby jeden sklep i ze dwa samochodziki zrzucić na to złomowisko, też wystarczy. No dobra, nikt nie wie, że jestem teraz początkującym masowym rabusiem sklepów z bronią. I to jest w sumie dla mnie bardzo dobra sytuacja. Gdzie jest ten sklep? Tutaj? Tutaj, dobra. Wydaje mi się, że tutaj jest jedna najlepsza taktyka. Wejść, rozjebać typa, szybko obrabować kasy i wydupcać, zanim ktokolwiek się zorientuje. Dzień dobry. Tutaj widzę jakiś chyba brat bliźniak też interes prowadzi. Dobra, okej. Okay. Obrabujmy szybko kasę w takim razie. Cyk. 630, ty to całkiem nieźle w sumie. No i oczywiście, że mnie kurwa już mnie tutaj wygarnęli. Policja chce cię aresztować. Dobra, to wysiadajcie z samochodu, żeby mnie aresztować. Zaraz się widzimy gdzie indziej. Elo. Sklep z ubraniami też dałbym radę obrabować. Ciekawy jestem, jaki tam zarobek mnie czeka. Ja chcę sobie tutaj pojechać, żeby nie zbliżać się w stronę tych policjantów, którzy tam są. No i co? No i zajebiście, no. Idzie mi jak na razie perfekcyjnie. Faktycznie, dobrze mówiliście, że obrabowywanie sklepów to jest zajebiście łatwy zarobek. Bardzo sympatycznie. Nie muszę się nawet za bardzo starać. 27110. Zaraz będę miał wymaganą ilość pieniędzy i kurde, będzie pięknie. Jedźmy w takim razie, jak nam tutaj drogi nakazują, obrabować kolejny sklepik. Będziemy mieli wtedy na hajs dla Bruno. Tak naprawdę, no ostatecznie nawet cały ten hajs dałbym radę zarobić tylko i wyłącznie wrzucając samochody na złomowisko, czy też rabując małe sklepiki. Ale zajęłoby to wpływ czasu, bo jeżeli mam tak średnio 500 za sklep w zysku, no to musiałbym obrabować 54 sklepy, 55 sklepów, coś takiego, żeby zarobić całą tą kwotę. Trochę by to trwało. Ale widzicie, jeżeli do tej pory nie mieliście pomysłu na to, jak w tej grze się zarabia pieniądze poza misjami, no to tutaj bardzo miło mafia mówi nam sama. Obrabuj sklepy albo samochody dawaj. No przedtem można było do Dereka, a teraz jedyne co zostaje to tak naprawdę złomowisko. No dobra, ja bym tutaj najpierw chciał sobie tak na spokojnie wejść, jakby nigdy nic. Policja gdzieś tam jest na rogu. Mogą nie być za bardzo zadowoleni z tego, że chcę rozjebać im cały biznes. Tamci pojechali dalej. No dobra, nie jestem pewien, czy oni będą się tutaj bronić w ogóle? Czy ja mogę już teraz kliknąć obrabuj kasę? Czy ja muszę ją zabić? Take your gun and leave, please. Oła! Dobra, kurwa, przyznam się kompletnie szczerze. Nie, naprawdę, kurwa, tutaj mnie cofnęło. Nie wierzę, myślę, że mnie odnowi gdzieś obok, a ja jestem znowu tutaj. Fuck me. Dobra, o Jezus Maria. Moi drodzy, słuchajcie, zrobimy to tak. Czuję, że ten jakby chapter niedługo dobiegnie końca, oddamy hajs temu całemu Bruno i potem nie będziemy już musieli się za bardzo nim przejmować. Przepraszam koledzy, wiem, że współpracowaliśmy, ja was chcę mordować. Dlatego zrobię tak, obrabuję jeszcze raz ten jeden sklep i ja już to sobie na offscreenie zrobię tak zwanym. Zdobędę te pieniądze finalne. Nie jestem pewien, czy zrobię to koniecznie rabując te sklepy, ponieważ jest to dość niebezpieczne. Plus kurwa, ja tam tylko dostałem tak mało jebanych dolarów. Kompletnie nieopłacalne. Tego o wiele lepiej jest odstrzelić. Szybko wsiąść kurwa do tego, schować broń, żeby mnie nikt nie widział. W sumie 733 dolary, to jest naprawdę fajny zarobek i widzicie, policja nawet się nie zorientowała, jestem trochę w szoku. No tak, schowałem od razu broń, zdecydowanie sklepy z bronią są chyba najlepszym źródłem pieniędzy. Ci tutaj jadą, ale oni nie mają pojęcia, że to moja wina. Dlatego wiecie, wejść, szybko wziąć hajs z kasy, wejść i praktycznie jesteśmy nietykalni. Schować też broń, ponieważ paradowanie z bronią po ulicy to jest szybki przepis na bycie aresztowanym, bo to jest samo w sobie trochę nielegalne, nieważne czy ja kogoś zastrzeliłem czy nie. Nie można tak paradować z wyciągniętą klamką, moi drodzy. Każdy ją ma, nikt nie pokazuje, to jak z dupą.
Każdy ją ma, ale nikt nie powinien pokazywać. O. No dobra, to w takim razie, w sumie jak to tak mało czasu zajmuje, to idę zrobić jeszcze raz taką samą akcję. Nikt chyba nie powinien mi tutaj w tym przeszkodzić, tak mi się wydaje. Ten akurat dzwoni przez telefon. Dobra, chowamy. Obrabuj kasę. Obrabuj kasę, kurwa. Dobra, ktoś mnie tutaj widzi? Nikt się chyba nie zorientuje, że tutaj w tej chwili ktoś nie żyje w środku. No wsiadaj, kurwa, wsiadaj! $646. Dobra, nie wiem do czego oni na tym sygnale jadą, ale ja właśnie wszedłem, odstrzeliłem sprzedawcę, a potem jego brata bliźniaka w innym sklepie i nie poniosłem za to konsekwencji. Z czymś wam się to kojarzy? Bo mi tak. Dobra, ale moi drodzy, kończymy to. Jak już mówiłem, następnym razem wrócimy do tego, do tej sytuacji, kiedy uzbieram te pieniądze i będę mógł jechać oddać je Bruno i tak zaczniemy kolejny odcinek i myślę, że przejdziemy ten chapter i finalny w kolejnym odcinku i kolejny będzie po prostu trwał ile musi trwać, żeby skończyć tę gierkę. Tak więc dzięki za oglądanie, jeżeli się podobało, to zostawcie łapę w górę. Ja uciekam, trzymajcie się i pa pa!